Dzisiejszy Gródek nad Dunajcem nazywał się kiedyś Grodek. Nazwę swoją wziął od wzgórza zwanego Grodzisko. Teraz jest to malownicza wyspa na jeziorze, którą złośliwie nazwano Małpią Wyspą. Miejscowość ta była kiedyś rycerską stanicą, zaś na wspomnianym Grodzisku, pod którym płynął Dunajec, kurowała średniowieczna stróża rycerska. Właścicielami tego zameczku byli Rożenowie, herbu Gryf, którzy w tej okolicy w owym czasie posiadali liczne dobra. Warto również wspomnieć, że od 1938 roku wieś nosiła nazwę Kobyle Gródek. Nazwa ta powstała z połączenia dwóch wsi – Kobyla, które we wczesnym średniowieczu było terenem hodowli książęcych stadnin, i Gródka. Nazwę wsi poprawiono w 1975 roku dla lepszego jej brzmienia na Gródek nad Dunajcem. Miejscowość ta doskonale wykorzystała warunki krajobrazowe i swoje położenie. Gdy powstał sztuczny zalew, stała się ona z czasem znanym letniskiem, do którego na wypoczynek i zażywanie sportów wodnych licznie zjeżdżają mieszkańcy Nowego Sącza, Tarnowa i Krakowa. Wybudowano tutaj dom towarowy, liczne sklepiki i punkty gastronomiczne funkcjonujące głównie w sezonie. Jest również całoroczna restauracja, liczne ośrodki wczasowe i kolonijne oraz od niedawna nowy kościół. Tutaj znajduje się również urząd gminy oraz ośrodek zdrowia i apteka.